Paradox ogłosił, że patch 1.33 ma zrobić ze sztucznej inteligencji prawdziwych magików ekonomii, bo obecnie, powiedzmy sobie szczerze, robi tylko najprostsze czynności. Awe imperialiści, tutaj Lukas. W celu rozegrania takiej kampanii testowej wybrałem Polskę, ponieważ jest to kraj, który doskonale znam, ale też dlatego, że jest on otoczony przez trzech potężnych przeciwników. Cesarstwo, Osmana oraz Moskwę. Dodatkowo imperialiści, wpadnijcie na NEB. Obecnie trwa tam wyprzedaż gier strategicznych z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Zazwyczaj pierwsze kilka lat na Polsce jest dość spokojnych, więc wyłączamy nasze fortyfikacje oraz utrzymanie armii. Mimo wszystko zmierzamy w nią w kierunku naszego pierwszego wojennego celu, a mianowicie będziemy dążyć do zniszczenia tego Związku Księstw Niemieckich, zwanego Imperium Świętego Romana. Jestem ciekaw, czy jest to równie łatwe jak kiedyś. Jeżeli idzie o stany w naszym królestwie, no rządzi szlachta i rządzę ja, bo mam aż 30% udziałów w całej ziemi, w tym państwie naszym pięknym, no ale niestety szlachta ma tutaj spore poparcie i spore roszczenia, no bo mamy złotą wolność. Standardowo wezmę jednak wszystkie punkty sobie porozdaję. Niestety po rozdaniu przywilejów na Monarchy Points okazało się, że nie mogę sprzedawać ziemi, bo musimy jej mieć 10%. Więc standardowa taktyka z dewowaniem i sprzedawaniem jej za naprawdę chore ilości golda już nie działa. I co najlepsze, kiedy odbieramy staną teraz tą ziemię, odbieramy równe 5%. Wow, czekaliśmy na to 2 lata, żeby nie było 4,99, ale równe 5! Czuję się taki doceniony w tym momencie, paradoks. Super, że wam się to udało. Takiej okazji to nie odpuszczę. Jeżeli idzie o nasz dwór, raczej nie chcę się w niczym specjalizować. Doradców biorę najtańszych, jakich mam. Nie mamy żadnych doradców tańszych wyższego poziomu, tylko i wyłącznie jedynkowych możemy brać na ten moment, chyba że gdzieś tam nam dojdą z czasem. No i też zacznijmy łapać sojusze. Doskonale wiemy, że do rozwiązania Holy Roman Empire potrzebujemy mieć tych elektorów na sojuszach, jak najszybciej nałapanych. A pamiętajcie, że niektórzy niestety wzajemnie się wykluczają i trzeba dbać bardzo o poprawienie relacji z nimi. Cofnijmy też nasze gwarancje z Mołdawii, co do zasady nie będzie nam ona potrzebna. Wow, pierwszy raz od też paru lat widzę, że Austria wzięła sojusz z jednym z elektorów. To super, bo jeden sojusz mniej, który musimy zawrzeć, a jedno państwo do ciekawszej wojny. Z przywilejów biorę jeszcze religijnych dyplomatów. Dwóch dyplomatów też wysłałem do poprawienia relacji z Kolonią oraz Palatynatem. Teraz już tylko czekamy. Nie no, co to za sojusz w ogóle? Litwa i Węgry? Jakim cudem? Nawet dość szybko, bo po 2 latach mamy Michała I. No chyba, że was porąbi i wybierzecie Jagiellona na tron, ale po co nam ta Litwa i elekcyjna monarchia? Nie wiem. Wolę jednak monarchię absolutną. Serio, Gosiewski, jak mi się to źle kojarzy. No to z takim władcą nasz dwór ładnie pracuje. Zwiększamy stabilność naszego kraju i też wreszcie rozdajemy sobie przywileje na tańszych i zdolniejszych doradców. Oprócz szlachty, tutaj zwyczajowo leci Supremacy over the Crown. Tylko nie wiem, po co czekałem 2 lata na to. Aleksander Karol, coś czuję, że długo nie pożyjesz. Węgry wmieszały się w konflikt z Bośnią, Serbią i Chili. A więc raczej będziemy mieli ułatwioną sprawę podczas wojny z nimi. Na arenie międzynarodowej już możemy na spokojnie wziąć Węgry na naszego rywala, Danię oraz Zakon Krzyżacki. Posprawdzałem, kto z kim ma już jakie sojusze i nic nam tutaj nie zagraża, że wspólnie zawiążą je przeciwko nam w tym momencie. Pan Tynat niestety będzie w wojnie przeciwko nam najprawdopodobniej. Czekam już pół roku, żeby pojawiło się tutaj serduszko, żeby była miłość między dwoma naszymi narodami. No ale niestety, ja ich bardzo lubię, oni mnie traktują dość zimno. Tak, mam troszeczkę relacji ponad limit. Polska myśl militarna najlepsza na świecie. No i zaczęły się bunty na Litwie i widzę, że chyba jest powrót do buntów Stanów. Ej, dosłownie, to zobaczcie, one się wszędzie odpaliły, w każdym kraju. What the fuck? Paradoks! To znowu nie działa. Planuję zmienić się na prawosławie, więc zaczynamy nawracać Lwów. Bardzo powoli. Oczywiście nie płacimy naszym misjonarzom ani grosza. Nadal nie ma serduszka. Trudno. Czekałem 1,5 roku kolejne. Nie chcą ze mną brać sojuszu. Zdarza się czasem, więc czeka nas niestety cięższa wojna. Mianowicie wzywamy wszystkich naszych sojuszników, których mamy, a przeciwko sobie będziemy mieli Austrię. Sojusznikami. OMG. 4 w Siege'u.
lecisz? Dowódca tych najemników, Ladislaw Zichy, jest po prostu jak ten ork z Władcy Pierścieni i będzie biegł po prostu na tę murę i aż będzie łubudu, pum! I wszystko leży. Jako że przewiduję, że nasz kraj może być oblegany, raczej odparę edykty defensywne w naszych prowincjach. To chyba kara za to, że zaatakowałem cesarstwo. Ale przez to, że nasza armia się rozwija, możemy ją dodatkowo wzmocnić. Nie no, day one wall bridge, to się po prostu nie zdarza. Nie no, od razu przełamuje mury ten dowódca, nie wierzę w to. Szturm! Po 53 dniach takie potężne umocnienia, jak tutaj były, padają. Niesamowite. No to już tylko zostało nam spalenie Wiednia. Oni mieli poprawić tego AI, no bo zobaczcie, tak bez dowódcy na forty sobie wchodzą, a ja chodzę i niszczę. Nie zgadniecie! W Wiedniu dokładnie to samo! Kabum! Szturmujemy Wiedeń. Jak szybko spływa, niesamowite. 92 dni. Żegnaj Karolu, żegnaj cesarstwo. Dokładnie tego samego dnia. To będzie smutna i zarazem wesoła data w naszej historii. Nie, Warszawo, walcz! Tak dziennie się tutaj nam broniła Warszawa, ale niestety tuż przed odsieczą nam padła. Naprawdę długo walczyła, prawie rok ją oblegali. Niech kupcy mnie zaopatrzą w te swoje mega tanie pożyczki, tak na wszelki wypadek. Ale powiem wam szczerze, że coś to AI jakoś durnie działa. Tylko widzę, jak tutaj się cały czas w kółko ganiają, biegają, wchodzą na fort, zaczynają obleganie, schodzą w fort, to zobaczcie. Kraków mieli na 20%, właśnie zszedł, każda jednostka zeszła z Krakowa. Dlaczego? Nie wiem, co tu się dzieje. Teraz poszli na Wiedeń. Ciekawe, czy jak przemieszczę moje wojska w okolice Wiednia, to też uciekną. No i zobaczcie, tutaj lecą moi sojusznicy, tu uciekają wrogowie. I tak w kółko biegają, serio, to takie kółeczko tutaj robią cały czas. Ja tymczasem ruszam z inwazją na Litwę. Im szybciej wezmę od niej pieniądze, tym lepiej. Nasza armia pod dowództwem Augustusa Mielickiego leci obronić Pragę, no bo ta prawie nam pada od oblężenia wiedeńskiego, a my jednocześnie zdobyliśmy Wilno. Nawet dość długo się broniło, ale dosłownie zanihilowaliśmy, bo to Habsburg dowodził. Kiepski władca, kiepski mąż, kiepski dowódca. Litwa. What the fuck? Co to za kropki jakieś? Od kiedy tak to jest? Dobra. Biorę od Litwy wojenne reparacje, nie uwierzycie, odbieram im Podlasie, prawie. No to dobra, Podlasie nie odbieram, biorę resztę pieniędzy, jakieś grosze. I zobaczcie, zmierzam tutaj do Turingii, która jest oblegana i przed chwilą tutaj stało 20 tysięcy wojska, a teraz bot się jakoś rozproszył od razu, jak tylko zacząłem iść w tą stronę. To jest kolejne 20 tysięcy. Naprawdę, niszczenie tych małych staków to fajna zabawa. Dzielny cesarz wychodzi za pieniądze z wojny. W sumie to czemu to jest nadal arcyksięstwo? Nie no, trochę śmieszne jest to, że mój przeciwnik poszedł walczyć z najsłabszymi moimi sojusznikami i jeszcze w nagrodę zrywa ich relacje ze mną. Wyjebiście! Jakim cudem Czechy oddały mi Trenczyn? Czyż mają roszczenia do tego terytorium? Pierwsze rozwinięcie naszego rządu. Tutaj pójdę w przywileje, żeby mieć jeszcze więcej zasobów ludzkich w naszym kraju, chociaż większość z was może mieć problemy robiąc to, dlatego Polska jest to naprawdę jeden z nielicznych krajów, na których opłaca się pójść w podatki i obniżyć wpływy szlachty. Słowacja leci do nas oraz upokarzamy Węgry. Dokonajmy też roszczenia na stolicę Węgier. Przyda nam się może w przyszłości, ale naszym kolejnym celem wojennym raczej będzie nikt w sumie, bo niedługo przed nami wojna o Gdańsk. A zanim do niej dojdzie, musimy zjeść Mazowsze, w sumie sprzedać naszą ziemię, ale uwaga, nie odbieramy jej ponownie, bo będziemy teraz zmieniali nasz kraj na prawosławie poprzez prowokowanie prawosławnej rewolty we Lwowie. Jeszcze niech nasi wasale totalnie nic nie robią i nie dopuszczamy do tego, żeby ktokolwiek miał przejście przez nasze terytorium. My sobie poradzimy sami przecież z buntownikami, prawda? O, papiestwo się obrazi. W sumie co z tego? Nasze bunty niepowstrzymane zawędrowały na Słowację. Niestety. Czy ktoś ich powstrzyma? Gdzie jest polskie wojsko? Jak sobie z tym poradzimy? Cała Słowacja padła łupem buntowników prawosławnych. Co to będzie? Co to będzie? Nie, naprawdę sobie sami rozwiążemy ten problem.
No i mamy to. Prawosławie niestety staje się naszą główną religią. Nie udało nam się stłumić tych buntów. O, zobaczcie, tutaj to jest napisane. I nie, kler nie dostał ani pięści ziemi. O, rozwijamy Kraków, żeby tutaj wprowadzić renesans. Lol, nawet nas stać od razu na niego. Co najlepsze, stać nas też na wprowadzenie kolejnych technologii. Polska ma niesamowicie mocne idee militarne. Zresztą każdy z was to już na pewno wie. Do pary spisują się świetnie następujące idee. Handlowe, religijne oraz ilościowe. Humanistyczne, ofensywne. Oraz szpiegowskie i arystokratyczne. To ostatnie zwłaszcza, jeżeli byśmy chcieli grać pod bardzo mocną kawalernię. Idealnym dopełnieniem byłoby wzięcie również idei jakościowych na Polskę. Ja sam zagram pod ekonomiczne oraz ilościowe, bo dawno nie grałem. Misje na rozbudowę Polski zostawiamy na wprowadzenie kolonializmu później w Warszawie. Jako że zmieniliśmy religię, czas odpalić przywilej na zwiększenie wpływów religijnych w naszym kraju. Ale że już? Tak szybko? A, bo 1460 rok. Walka o Gdańsk znowu zaskoczyła Polaków. Gromimy ich! No może tak nie do końca, ale wygrywaliśmy bitwy. Naprawdę, Gdańsk? Jedną prowincję im zostawiliście? Jedną? No ale okej. Gdańsk staje się naszym wasalem, na czym w sumie nam zależało. A i w sumie po tych wszystkich zawirowaniach z ziemią na naszych prowincjach musimy koniecznie obniżyć wolność obywateli. Zbyt dużo wolności to za mało pieniędzy trafia do naszej kiesy. Mazowsze zdobyte, no i teraz mamy roszczenia do tego czegoś na Litwie, nie powiem co mi to przypomina. Pana z fajką, prawda? Pan z fajką, na pewno. Przenieśmy też już naszą stolicę do Warszawy i rozpocznijmy polski renesans. Co daje nam niesamowicie mocnego i dobrego doradcę. Do naszej administracji państwowej i nawet się nie zastanawiam, od razu go robimy jeszcze lepszym. Bardzo mocno się zastanawiam na czym, bo i zobaczcie, dostajemy niszewa privileges, co zmniejsza nam koszty stabilności minus 20%. Na Bałkanach dla prawosławia mamy następujący monument, kolejne 30%. Dość łatwo też możemy zdobyć Stonehenge, co daje nam 25% kolejnych. Gdzieś był jeszcze jeden taki monument, gdzieś w tej okolicy, ale za Chiny nie pamiętam gdzie. Ja jednak nie dam się szantażować, lecimy walczyć z magnaterią. Chyba wygramy, prawda? Okej. Dobra, rozbici. Jak moje zasoby ludzkie, co tu się stało? Może ulepszenie naszej kawalerii da nam szansę? Na szczęście bitwa o Poznań jakoś znacznie lepiej idzie nam. I odnosimy ostateczne zwycięstwo pod Kaliszem, pod Wieluniem jednak. I jeszcze przychodzą do nas uchodźcy z Bizancjum. Moja kopalnia złota, nie no, jak oni śmią mi tutaj zabierać moje pieniądze? Co to ma być? Coś się popsuło z Mołdawią, jest taka tutaj samodzielna, żadnego eventu nie było na nią, więc lecimy. Czemu ma się tutaj po prostu tak marnować cała Mołdawia? Czy ja na pewno chcę mieć Mołdawię na wasalu? Chyba nie. Nasze pierwsze rozwinięcie z ery to zdecydowanie mniejsza, agresywna ekspansja. O, mamy też już bank narodowy. Super. No nie ukrywam, chciałbym Mołdawię mieć na wasalu. Niestety nie mogę zabrać terytorium, jedyne co, to mogę ich uczynić naszym wasalem. Jest tu tyle dobrych prowincji z winkiem, ale niestety raczej odpuszczę Mołdawię, bierzemy tylko pieniądze oraz wojenne reparacje. To raczej nie jest dobry moment na wojnę z Osmanem. Zresztą myślę, że mam tutaj lepszego potencjalnego wasala, Brandenburgię. Słowacką kulturę dodajemy do akceptowalnych, no i Litwa pada łupem Osmana. Sorry Litwa! Kończymy idee administracyjne i dzięki temu możemy po taniości rozwijać nasze prowincje. Jak i po taniości budować budynki. Uuu, Jadwiga! Możesz mi dowodzić wojskiem, a jak najbardziej tak. What the fuck, co oni zrobili tej Litwie? Wypuścili Polotock i Czernigow, cokolwiek to jest. I jak zwykle pewnie przekręciłem nazwy. Kończymy sprawę zakonu krzyżackiego i jednocześnie, co jest jeszcze fajniejsze, zdobywamy dostęp do Bałtyku. Wreszcie. Trochę gorszą sprawą jest to, że Osman wziął mnie na swojego rywala na arenie międzynarodowej. Zobaczmy, jak to wygląda prawie po 40 latach rozgrywki. Najsilniejszy jest Osman, bez dwóch zdań. Ekonomicznie my rządzimy jednak. I tej wersji historii się trzymajmy, prawda? Jako Polska mamy mnóstwo dobrych prowincji do rozwijania poziomu developmentu w nich,
Więc jak najbardziej to będę robił w najbliższym czasie. A, i też budynki produkcyjne wypadałoby postawić, bo mamy dużo prowincji. Gdzie się to opłaca? I w sumie nasz wasal też ma ich dość sporo. Myślę też, że nastała zdecydowanie złota era naszego królestwa. Dzięki temu od razu wleciały nam idee ilościowe, które wpłyną na liczbę posiadanej siły żywej. Już 70 tysięcy go mamy. A na końcu dostaniemy zwiększenie limitów naszego wojska. Możliwe, że nawet do 100 tysięcy za chwilę podejdziemy. Piechota wybraniecka staje się realną piechotą. Czy jakkolwiek to powiedzieć. Jako, że jesteśmy już wystarczająco rozwinięci administracyjnie, nadszedł czas, żebyśmy jednak zajęli się naszymi roszczeniami litewskimi. Więc żeby sobie ułatwić sprawę, zmodernizujmy naszą armię. Postawmy też targowiska w Lublinie, Warszawie, Gnieźnie oraz Krakowie. Tak, jeszcze nie wszędzie je miałem. Mimo, już nie mamy najlepszych dowódców, to jednak mamy przewagę jakościową naszego wojska nad litewskim i po prostu miażdżymy totalnie całą, dosłownie, armię litewską. Nic nie mają. No dobra, sięgnęli chyba do partyzantów, można tak powiedzieć. To będą brzydkie granice. Może jednak na to nie patrzcie. Ja wam dam wprowadzić monarchię elekcyjną. Oj, nie. No, dogryzamy te resztki politewskie. No i dość szybko się to nam dołącza, więc jest spoko. Dawne ziemie pozakonne stają się integralną częścią korony. Realnie też przenosimy nasz handel do regionu nadbałtyckiego. Weszliśmy w sojusz z Francją, co jest w sumie naturalnym odruchem, kiedy mamy dwóch wspólnych rywali. Czas odzyskać Berlin dla Brandenburgii. I w sumie po tylu latach nadal nie ma jakiegoś dużego bloba w Niemczech. Ciekawe. A co mi tam? Dwie wojny naraz. W sumie to nie nawet takie duże to nasze zagrożenie. Jak my miażdżymy Czechów? Oni w ogóle morali nie mają. No to nie wiem, armia pod dowództwem Bartłomieja Wodzickiego leci prosto na Pragę. Czesi i sojusznicy totalnie się wycofują, ani jednej bitwy praktycznie. A nie, dobra, była przecież jedna. Tylko tak szybko się skończyła, że zapomniałem o niej. Na pewno to będzie przekoksany generał, prawda? Może być, to ten, Albert Tyczyński. W takim momencie, no nie. No nasze wojska, nie powstrzymamy ich. Niestety, Praga została spalona, a my na szczęście bronimy naszego Krakowa. Oni naprawdę z nami nie mają szans, nie wiem czemu. OMG? Dodali takie coś, że informuje mnie, które projekty mogą ulepszyć? Tylko po co mi pokazuje wasala? Przecież i tak spadnie mi poziom. A co to, możemy teraz jeszcze bardziej rozwinąć infrastrukturę w naszych prowincjach? Znaczy, nie wiem, czy to jest warte. Co gdzieś? Ale zobaczmy. Ups. Nie ma wolności, tylko absolutna władza. Czas powiększyć polską marynarkę. Niestety, na razie tylko i wyłącznie o galerki. Bonaparte, to ty? W 1416? Ale to boli. Taka królowa regentka dla takiego debila. 21 punktów developmentu i kolejne rozwinięcie kosztuje mnie 5 punktów. Coś tu jest chyba nie tak. Tak, z tym AI naprawdę jest wszystko w porządku. On nie tańczy kankana, tutaj nic złego się nie dzieje. Totalnie nic. Weź przestań już po prostu i zgiń. Ale że AI dało mi unconditionala? Wow. Aha, czyli Moskwa gwarantuje Litwie. To był ich chyba życiowy błąd. Chyba. Nie no, mam dwa razy większe siły od Moskwy, więc tak, to był ich jednak życiowy błąd. Rozpoczynamy naszą inwazję. Czy tu było zawsze tyle fortów? What the fuck? Nie no, chyba wszystko się zgadza. O nie, Warszawy mi zajęli, zagapiłem się. Ja dam tym Moskalom, ale ich niszczymy w sumie. Jedna armia 13 znikła, kolejna bitewka, totalna rzeź Moskali. No nic, lecimy odbić naszą stolicę i ciśniemy Moskali dalej. Tym bardziej, że fortece też im jakoś padają. Z czego oni je robili? Na pewno ukradli na części. Ja wam dam odbijać prowincję. Oj, nie, ja chcę już kończyć tą wojnę jak najszybciej. Przetrwał to. Oh yeah. Od Moskwy dużo nie bierzemy w tej wojnie. Jedynie 1500 golda i jedną prowincję. I zrywamy masę relacji. Prawie nic. A od Litwy bierę wszystkie potrzebne prowincje. Unia na Polski nad Litwą, to zdecydowanie. No dobra, tutaj wygładzamy trochę granice.
Tak, jeszcze jedna wojna, może dwie i Polska będzie normalnie wyglądała. Protestantyzm w samym sercu Holy Roman Empire, no w sumie byłego Holy Roman Empire się pojawił i teraz dopiero zobaczyłem, że Serbia jeszcze istnieje. To chyba jednak wykorzystam nasze roszczenia do Węgier. Co do prowadzenia wojen, to raczej tak nie zauważyłem jakoś lepszego zachowania póki co naszych przeciwników, bo patrzcie, Paryż już padł, tymczasem Francja sobie stoi we Florencji i nic z tym nie robi. Ja na spokojnie oblegam całe Węgry. I znowu trzeba wydać lokalne edykty na rozwijanie naszych prowincji, bo zbliżamy się do limitu naszych punktów. Ja to za rzadko gram sobie tak pod bardzo mało podbijanie, bo to jest tak tanie to wszystko tutaj, dewowanko. Wyjebista sprawa. Wow! Od 10 do 35% udziałów. Wiedziałem, że to się tak skończy. Odsiecz pod Wiedniem. No tylko, że nie wojska austriackiego, tylko naszego wojska odsiecz. Kurde, no cały czas mi uciekają. No kurka. Stańcie i walczcie jak ty prawdziwi mężczyźni, jak katolicy z katolikami. Znaczy w sumie katolicy z ortodoksami, ale wiecie o co chodzi. No, 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 mają szczęście, ale dostali w piernicz. Dlaczego to tak dużo wszystkich wkurzy? Nie uwierzycie, ale chyba pierwszy raz w życiu toczę wojnę o prestiż. No dobra, może nie pierwszy raz, ale tak celowo bardzo pierwszy raz. No bo możemy być już imperium, no tylko realnie potrzebujemy prestiżu. Tak, oczywiście, pod koniec wojny event na plus 50 prestiżu. Stajemy się imperium. No, w jakimś tam stopniu rozwiązało nasz problem z Gaweringiem. Nastała też era reformacji i pamiętamy, lecimy w polską koronę. Dobra, rozpoczynamy naszą inwazję od najazdu w kierunku Pskowa i w zasadzie późniejszego Piotrogrodu. Teraz Nowogrodu, znaczy teraz Newy. Wiecie o co chodzi. O, jeszcze jedna armia mi wraca z wygnania, bo o niej totalnie zapomniałem. Na pewno znajdziemy dla niej zastosowanie, na przykład jak rozbicie tych pomniejszych oddziałów rosyjsko-riazańskich. A nie, to były wojska Odojewu. Jakby co, to ci buntownicy nie są moi. Nie wiem skąd oni się tutaj wzięli. Tak sobie przychodzą po prostu przez mój kraj. Tak z ciekawości przeglądam kompozycję armii przeciwnika i jak na ten okres niestety nie zauważam zbytniej dużej ilości armat. Na całą armię mają 4000. A w sumie jak stoi ekonomia moskiewska? No dobra, może jest dużo słabsza od naszej, ale mimo wszystko powinno ją być stać na armaty i opiera się na podatkach. No na szczęście dzięki temu bez problemu wygrywamy z nimi bitwy, jak i jakością armii również miażdżymy naszych przeciwników. Ile tutaj stepów jest we władaniu Moskwy? Wszystkie chciałbym zdobyć dla siebie w przyszłości. A to dlatego, że dzięki odpowiednim przywilejom rozwój stepów jest znacznie przyspieszony. W międzyczasie, kiedy tam robimy rzeź w Moskwie, odpaliła się reformacja na świecie. Mam wrażenie, że coś zmienili sposoby liczenia tutaj nastawienia przeciwnika. Okupuje większość fortów, stolice, oni wciąż nie chcą mi dać wszystkich swoich pieniędzy. Kiedyś tak już byśmy zakończyli tą wojnę w kilka lat. No i mamy to. Moskwa zasponsoruje nam troszeczkę naszych manufaktur w przyszłości. Szczerze mówiąc, czekam do poziomu 10 technologii administracyjnej. Specjalnie też nic od nich nie podbijam, bo nie pamiętam jakie prowincje są potrzebne do tego, żeby nasz przeciwnik stworzył tutaj Imperium Rosyjskie i chce się zmierzyć po prostu z Imperium Rosyjskim. A za 8 lat będziemy mieli na co wydawać pieniądze, zobaczcie, już wynajdziemy lepsze manufaktury. A w międzyczasie dokończamy sprawę litewską, co powoduje, że wreszcie mamy ładny napis, no i prawie normalne granice. A ja w międzyczasie znowu po taniości rozwijam nasze prowincje, żeby dawały nam jeszcze więcej zasobów ludzkich. Ale mam zadowolone stany, nie ukrywam. Hugo, że u nas tylko jest podział władzy pomiędzy szlachtą a królem. Czyli w sumie mią. No, coś znowu nie mam szczęścia do moich następców, więc trzeba się ich pozbywać. Myślę, że mamy okazję. Zobaczyłem naprawdę spory kawałek świata, tak on się nam prezentuje. Dość ciekawie to wygląda. I widzę, że jest starcie Osmana z Tymurydem. I to nawet jest poprawna nazwa. Może można mówić Tymurydzi. I dży coś tam było na końcu, ale nieważne. Myślę, że my zaatakujemy Imperium Osmańskie. Może zdobędziemy troszeczkę mołdawskich terytoriów, ewentualnie pokrymskich. Coś w ten deseń, ale na pewno potrzebujemy przecież osmańskiego pieniądza. A z tego co widzę, Imperium Osmańskie może mieć tylko 128 tysięcy wojska, z czego już nie posiada żadnych zapasów ludzkich. I oczywiście, tuż przed wojną zmarł mój super epicki doradca
ale mamy też i innych. Dobra, weźmy morale, zobaczymy jak to nam się spisze. I w sumie zawiązała się przeciwko mnie koalicja i to taka naprawdę potężna, ale chcę przetestować, czy działa nadal, no, exploit, nie boimy się tego słowa, z gwarancją. Więc gwarantuję Austrii, żeby nikt ich się nie ważył zaatakować i następnie odbieram tą też gwarancję. Uuu, naprawili! Dobra, tak z ciekawości jeszcze sprawdzam, że Moskwa na razie ma 3,5 tysiąca golda zadłużenia. Mimo wszystko będzie wspierała inne kraje w wojnach obronnych. No na razie nasza 80-tysięczna armia całkiem nieźle sobie radzi. Nie napotkaliśmy jeszcze ani jednej armii Imperium Osmańskiego. No ale tak jak mówię, możliwe, że walczy gdzieś tutaj, na terytoriach Persji i o dziwo nie skupia się na ludzkim graczu. Nam tymczasem wpada dyscyplinka, czyli większe obrażenia podczas bitew. Trochę dziwne, naprawdę. Nasza 80-tysięczna armia leci totalnie już tylko w kierunku Bałkan. Zdobyliśmy Krym, 40 tysięcy. Wysyłam od razu na Konstantynopol. Będziemy go spróbowali zdobywać jak najszybciej. I myślę, że pozostałe po 20, w sumie to 40 tysięcy, wyślę dalej na Bałkany. I będziemy zdobywali jeszcze wszystkie fortece naraz. Konstantynopol ten jeden raz pozwolę sobie ostrzelać. W końcu tutaj w teorii jakieś mury powinny być takie słynne, no ale już nie są. No ale zaraz może być gorąco, bo Osman skończył wojnę z Tymurem, który stracił troszeczkę prowincji w Iraku. Jest pierwsze rozwinięcie z ery i tak bierzemy Polish Crown, co niesamowicie zwiększy naszą ekonomię. 77 golda na czysto. Jest i armia osmańska. Bardzo dziwna, ale tutaj przynajmniej widzę, że jest więcej armat i dużo więcej kawalerii, co jest dziwne. No jakościowo armia osmańska jest lepsza, skoro ma też więcej armat ode mnie, to siłą rzeczy musi wygrywać z nami. No ale ja się wycofam tutaj, może jak Konstantynopol, panie, tu już jakieś pieniążki weźmiemy. Barbarzyńcy z Polski splądrowali Konstantynopol. Jak fajnie, że na AI teraz robi lepszą ekonomię, można od nich brać większe pieniądze. Osman się nie pierniczy, 40 tysięcy najemników od razu zatrudnił na wojnę z nami. Ale mnie złoił ten Osman, naprawdę. No ale jak to zwykle w Polsce bywa, może nie wszystko jest na miejscu, ale tak, rozwinęliśmy naszą technologię, na którą czekałem i wreszcie możemy wziąć tańsze i szybsze budowanie, a na tym mi niesamowicie zależało. Manufakturki po 329 golda i lecimy. O, nie mam pieniędzy już? Jak nie mam, jak mam pożyczki, o co tu chodzi? Dobra, w międzyczasie zmienię też ikonę na dyscyplinkę. Potrzebujemy, oraz już wiemy też, że potrzebujemy unowocześnić nasze armie. Szerokość pola bitwy 27, więc robimy 27 armat. Potrzebujemy też armii z właściwymi już proporcjami armii i piechoty. Kawalerii można na Polsce więcej robić, bo w końcu w tym się specjalizujemy. Na szczęście trafił mi się naprawdę niezły generał Siegfried Tarlo. Chyba będzie niszczycielem armii osmańskiej. I tak, wycofałem się już pod Warszawę, bo złoili mi tutaj pod Podolem skórę i to bardzo. No ale teraz już prawidłowym stakiem, no właśnie to troszeczkę większym niż prawidłowy, ale zawsze jakimś, atakuje armię osmańskie, które już ładnie się rozproszyły po naszym terytorium, więc łatwiej będzie nam je wyłapać. Dziwne, bo myślałem, że no dobra, chciałem powiedzieć, że będą się gdzieś grupowali i chyba jednak to zrobili. Podczas bitwy pod Smoleńskiem mam dużą przewagę w armatach i powiem szczerze, jestem zdziwiony, jak małe straty robię przeciwnikowi. Mieli coś zmienić w przeliczaniu tego wszystkiego tutaj, no ale nie myślałem, że to będzie miało aż tak duży wpływ. No ale zreformowane Wojsko Polskie z powrotem pod Konstantynopolem, na pewno damy radę. No to osiągnęliśmy założone cele, bierzemy prawie 3000 dukatów od sultana, wojenne reparacje oraz jedną prowincję. Tak, zginęło 200 tysięcy Polaków, tylko i wyłącznie po pieniądze. No ale wiecie, jak to u nas w kraju bywa. To, co chciałem, przetestowałem i muszę stwierdzić, że w samych bitwach nic się nie zmieniło. A powiedziałbym, że wojna z Osmanem była nawet łatwiejsza niż zwykle. O, koalicja się rozwiązuje. No ale trzeba dokończyć budowę naszego kraju, więc wróćmy do ikony przyspieszającej tej proces. O! Wszystko pobudowałem? W sumie to ja mam tyle tych żołnierzy, że możemy ich poświęcić ku chwale naszej ojczyzny i po prostu rozbudować nasze monumenty za nich. Piękna cerkiew, prawda?
No i skończyliśmy nasze idee handlowe. Zobaczcie, 150 golda czystego inkomu dzięki takiemu zestawowi idei. W zasadzie nikt nam już nie poskoczy na świecie. Chyba. Bo jakże się tutaj sprawy mają? Mamy największą armię, chociaż nagle Imperium Osmańskie może nas dogonić. Ekonomicznie jesteśmy najpotężniejsi. Potem Imperium Osmańskie, Hiszpania i na końcu Imperium Mingu. I chociaż tak spojrzałem teraz na mapę, to ten napis coś za duży jest. Wreszcie doczekałem się, nie tego eventu, ale tak, mamy Rosję, więc trzeba będzie ją zaatakować i zobaczyć, czy damy jej radę. Fortów nie ma jakoś tak za dużo, mam wrażenie, że to może 1-2 więcej niż zwykle. Jeżeli idzie o mapę developmentu, to zobaczcie, jak Nowogród jest rozwinięty. 23 deva, ej, naprawdę ładnie to porozwijają teraz boty, wow. Chociaż Rosja ma dużo mniejszą armię od nas. Słabizna. O, Austria i Imperium Osmańskie mają wojnę między sobą. Przy okazji teraz zauważyłem, że Węgry też zniknęły. Monument w Krakowie. Tak, wspaniała wiadomość dla was. Właśnie skończyłem budować sukiennicę. Dzięki poświęceniu naszych żołnierzy. Wow! Właśnie odkryłem najfajniejszą rzecz, jaką dodali na patchu 1.33. Ilość generałów jest zależna od naszego force limitu. Genialny pomysł. Czemu nie wpadli na to wcześniej? I w przypadku marynarki mamy to samo. Zrobiłem też taki standardowy template, jaki używam na większości moich rozgrywek. Zauważyłem, że fortece nadal, mimo iż jest ich dość sporo, no to są przeważnie drugiego poziomu u moich tutaj potencjalnych celów wojskowych. Dlatego nie potrzebuję więcej niż 10 armat na armiach, które będą mi oblegały, głównie mojego przeciwnika. I co Austria? Pewnie by cię przydała jakaś odsiecz wiedeńska, prawda? Lul, ja już naprawdę nie mam co praktycznie budować. Ostatnia manufaktura w Krakowie, tutaj budynki nastawiane do ilości wojska, do manpowera, do gaveringu, sądy mam wszędzie. O, pieniądze mnie to kosztuje, trudno. Nie no, ale tak muszę przyznać, że rzeczywiście ładnie się tutaj to wszystko rozwija. Musiałem zobaczyć, jak wygląda u mnie mapa developmentu, ale boty też bardzo ładnie rozwijają swoje prowincje. Zobaczcie, tutaj Francja ma stolicę bardzo rozwiniętą i dookoła widzę, że też bot rozwija te prowincje. Tylko, że ma nadal problemy z zasobami ludzkimi. No tutaj ta mapka ewidentnie wskazuje, gdzie jest ludzki gracz. Jak i mapka wartości handlu w prowincjach też jest taka dość wskazująca na to, że jeszcze nie do końca tutaj sobie z gospodarką radzą nasi przeciwnicy. No a my za chwilę możemy atakować przeciwnika 6000 manpowera na miesiąc. Bardzo ładnie. 340 tysięcy żołnierzy w polu. I tak, to jest ten moment, kiedy chcemy zaatakować i odzyskać, w zasadzie to zdobyć troszeczkę prowincji dla nas. I myślę, że to jest lekki overkill Rosji. Jednak przeklikanie 340 tysięcy żołnierzy troszeczkę czasu zajmuje. Wysyłam przeważnie nasze mniejsze staki na fortece, a dużymi lecę w okolice, żeby wyłapać potencjalne armie przeciwnika. Tutaj widzę, że przez inflanty leci jakiś mniejszy stak rosyjski i próbuję go przejąć naszym dużym stakiem. Chciałem taką bitewkę zobaczyć, jak bardzo i szybko ich zmiażdżymy, ale mi się to totalnie nie udało. No, teraz masakrycznie znowu trzeba bawić się w ganianie armii przeciwnika. W międzyczasie już padły forty dwójkowe. Zauważyłem, że na patchu 1.33 forty bardzo, ale to bardzo szybko padają. Armie rosyjskie ewidentnie unikały jakiegokolwiek starcia ze mną, a zauważyłem też, że poszła jakaś większa rekrutacja po czasie. No i pomyślałem, lecimy na Sybir naszymi 60 tysiącami, na pewno tam będzie gdzieś przeciwnik. No jednak nie, nie było go tam. W międzyczasie już leci Karpet z wszystkich pomniejszych prowincji, padają ostatnie fortece, no i moje armie 30-tysięczne również rozsyłam, gdzie niestety podczas całej wojny nie stoczyłem ani jednej bitwy. Kończymy naszą inwazję na Rosję, zabierając całe inflanty oraz, wow, ale straty w atrycji. Ale nie widzimy tego po naszym globalnym manpowerze. Ale zabieramy ten monument, bo był, o kurka, on miał zawsze akceptację wasalizacji? Takie przyspieszenie wprowadzania instytucji? Nie no, tutaj nic się nie zmieniło. W Malborku nic się chyba też nie zmieniło, chociaż tutaj możliwe, że nie było tych tańszych najemników. Okej, 75% do taksa. Ale dobra, na jedną prowincję, to nie takie mocne. Na szczęście moje Malty nie ruszyli. Rzeczywiście niektóre monumenty teraz
wymagają kultury, jak wcześniej nie wymagały, ewentualnie odpowiedniej wiary, ale nie we wszystkich zostało to zmienione. Jedna wojna wystarczyła, żeby zaorać Rosję. I to jeszcze 8-miesięczna, bo tyle nam zajęło zdobycie całego tego kraju. I w sumie, moi kochani imperialiści, takie pytanie do was. Czy chcecie zobaczyć na patchu 1.33, tej becie, która obecnie trwa, jeszcze jakiś kraj, nie wiem, z jakiegoś regionu, Afryki, Azji, cokolwiek tak naprawdę? Piszcie swoje propozycje poniżej w komentarzach, wybiorę tą najbardziej lajkowaną opcję, więc napiszcie swoją propozycję lub zalajkujcie czyjąś inną. Serio. Tymczasem Wojsko Polskie organizuje gigantyczne ćwiczenia, 340 tysięcy żołnierzy na granicy osmańskiej. Ale spokojnie, to są tylko ćwiczenia, prawda? Jeżeli chcecie zobaczyć kraj, który jest jeszcze bardziej przyjemny do grania właśnie w taki sposób z małą ilością podbijania, ale jednocześnie toczy kilka ciężkich wojen, polecam zobaczyć mój odcinek z Nowogrodu, gdzie właśnie toczymy początkowo wojnę z Moskwą o przetrwanie, a następnie robimy z tego najpotężniejszy kraj na świecie w przeciągu kilkudziesięciu lat.